Witajcie! Z tej strony ja, Tytmat i ostatni sałem w Minecrafcie. A oto kolejny odcinek z Minecraft Extra. Tak, jest kolejny odcineczek. Dobiliście ten próg łapkowy w ciągu jednego dnia. Nie mogę w was uwierzyć, prawie 10 tysięcy wyświetleń w ciągu dnia oraz 1500 łapek w górę, więc dzisiejszy próg łapkowy jest 1500. 50 łapek w górę, żebyście ujrzeli następny odcinek z Ekstry. Wiecie co, dzisiaj się troszeczkę zemścimy na grupie bandy guzików, także no co, będę musiał zebrać ekipę, bo mam plan mały, tylko no, ta ekipa będzie musiała mieć sporo siekier. Będzie musiała mieć sporo siekier, bo ja sam mam drewna troszkę mało. Także co, idziemy do Vivi. Mam nadzieję, że Vivi spotkamy po drodze, albo może w domu. Chociaż tyle, co tu się dzieje. Okej, okay, następna chyba impreza. U Jolo? Jolo? Jolo, co ty robisz? Ja? Co ona robi? Ja? To jest... Mój kruk! Co? A co robił u ciebie w piwnicy jeszcze Tanderak? Czekaj, co? No Tanderak. Jaki Tanderak? A Tanderak to jest jeźdźmobus. Co? Jakie są... jest moim krukiem. Jakim krukiem? On jest moim krukiem! Będzie mi pomagać! W czym? Nieważne... To jest tajne. Okej, okay, dobrze, chociaż dzisiaj się nie muszę tobą zajmować wreszcie. Czemu? To czemu? A co idziesz? Idę do Vivi. A po co? No muszę się coś jej zapytać. A mogę z tobą? No dobra, możesz iść ze mną, ale jak już tak nagrywam odcinek, to jaki chcesz komentarz? Czekaj, ja ci zaraz powiem. Ty daj mi 2 sekundy. Nie, dobra, czekaj, to nie 5. Raz, 2. 3, 4, purpurowy... Nie, czekaj, co? Pudrowy róż. Pudrowo-różowe kwiatki. Pudrowo-różowe kwiatki, a wam Jolo zaserduszkuję. To co, idziesz ze mną do... Tak! Idziemy, idziemy! Boże święty Jolo. Co? No nie rób tego. Czego? Ulala, ale tu się troszkę pozmieniało. Mama! A, tu co? Co wy tu robicie? Co to za napad? To Jolo weszła. Co to za bita? Halo, co to ma być? No to Jolo weszła, nie ja. A ty po niej. No właśnie. Dzień dobry. Ale grzeczna. Dzień dobry, widzisz jak ona potrafi kulturalnie, a ty normalnie po prostu sobie tutaj weszł. Jestem Sajanem? No to co, ale to cię nie usprawiedliwia, powinieneś zapukać. Wyjdź i zapukaj. Właśnie, sio! Jaki dajesz mi przykład? No, słucham. Pijo pana, super. No. Jestem rasowym winników, a nie pukaczem do drzwi. Dzień dobry. Dobra, pierwsze, co ty za osobisz za kuchnią? On jest moim kucharzem. Ja tutaj... Co tu robi niedźwiedź polarny? Nieważne! Tutaj nie wolno. Został, tutaj nie wolno. Bąbel, Bożydar, Adam. Bernard pierwszy? Tak. Tak, to jest nasz nowy współlokator. Nie chcę mówić, ale mamy gościa za plecami chyba. A po trzecie, Windma, co ty masz jakąś mutację nową, że zmieniasz kolory włosów? Boże. Nie mogę się już normalnie przefarbować. Patrzcie, jak to kozacy wygląda. O Boże. Dobra, jak już tak jesteście, to jaki chcecie komentarz, dziewczyny? Miś Bernard! Miś Bernard, a ja wam z Vivi i Windmą za serduszko. Ty, macie stalkera za oknem. Tu? Gdzie? Idę zabić. To jest chyba Windma twoja kopia, bo ma też uszy. To wilk! Nie kot. Bardziej Zeusa kopia! Właśnie. Kopia. Dobra, bo was potrzebuję znów czymś. Do czego? No do czegoś.
No ale to... Jolo! Jolo akurat w 100% wie, o co mi chodzi. Ale to ja też chcę wiedzieć, o co chodzi. To tam. Robimy prąd kosmolaksowy. Będę z papką. Masz makarę. Dobra. No, Mati, o co chodzi? No, będziemy robić pranka pewnej osoby. Halo! Pranki! Tylko ja słyszałem, że gdzieś jeszcze Roxero wylądował tutaj, tylko nie wiem, gdzie jest. Ja wiem, ja chyba wiem, gdzie. Gdzie? Gdzieś? To tam było. No to chodźmy po niego. Nie, wycieczka! Ciemna wycieczka! Jej! A, miałem Jolo się nie opiekować dzisiaj, bo miał być Angel, ale jak zwykle ich nie ma. No to widzę, że Mati, teraz ty jesteś mamą Jolo? Nie, on jest moim wujkiem, który się musi nią zajmować, bo to jest moja taka niania. Bo ja nie rozumiem, po co on się mną opiekuje, jestem 100% samodzielna. Dobra, co tu jest? O, tu jakiś domek? To tam dalej, tam. Nie wiem. O Boże święty. O, trzy najpiękniejsze domy na ekstrze. Dokładnie. O, psa. O, nie trafiłam. Dobra, gdzie on mieszka? Tam. A, bo ja wiem. Tam. Biegniemy za mamą. O, co się... Jestem twoją matką. A Vivi, co się stało, że się znów przebrałaś? Poprosiłam ubranka. Wiesz, jak to jest. Okej. Patrz się ty, co tam jest? Co to jest? Co to jest? To jest właśnie komorek. Jaki komorek? To bardziej działka Tolmaja. O kurde. Roxero! Tutaj jestem. Boże święty, gdzie on jest? A tam jest! Jezu Chryste, co ty żeś się tak zestarzał? Ale dziadek się... Czemu ty jesteś dziadkiem? Wiesz, ile wieków już minęło? Jakich wieków? Roxera, jak ciebie widziałem, to byłeś młody. Nie! Co? No popatrz, on jest stary i ona jest stara. Roxera, co ty robisz? A już się bałam. Roxera... Do wykonania, taka grzeczna kara od Tolmaja, muszę to wykopać aż do samego spodu. To ty przez cały czas to kopiesz? Tak. Dlaczego? To się nie dziwię, że się tak zestarzał. Przecież minął niecały rok, Vivi. No ale wiesz, bo jak się pracuje, to się starzeje, nie? Później zmarszczki się robią i inne takie. Okej, Roxero, będziesz miał chwilę, czy musisz cały czas kopać? Tolmaj się chyba nie obrazi, co by na chwilę pójdę. Bo wiesz, o Jezu, Tolmaj! O cholera, wyciągam! Kulka do tyłu! O Boże, on wyciągnął miecz! Nie! Czekam! Nie! Ojoj, tu nie... O nie! Boże, jak stąd wyjść? Tędy, chodźcie za mną, tutaj do mnie. O Boże, nie mogę wejść! A tu jest wyjście! Mama! O Boże! Dobra, ale... Wiem, bo... Jolo! Gdzie jest Vivi? Vivi! Jaki plan? Vivi, gdzie ty jesteś? Tam jest w rogu. Pomóżcie! Vivi, drugi koniec rogu. Nie! Czekaj, idę po ciebie. O, tu! No. O nie. Vivi, za tobą. O, dzięki. Nie bij, kurde. Roxero, gdzie ty jesteś? Tam musisz zostać. O mnie Jolonea zepchnęła. Chcecie, bo to jest dobra, nie moje. Dobra, Jolonea, ja wiem, gdzie cię zaprowadzę. Zaprowadzę cię do kampera. W końcu to twój brat. Tatuś. Nie tatuś. Nie, to już powiedziałam. A właśnie, Roxero, jak ty już tu jesteś, to jaki chcesz komentarz? Emeryci górą! Emeryci górą, a zostawi wam serduszko. Ty, Jolo, gdzie ty lecisz znów? Roxero, leci czy spary, serio. Jolo! Jolo, nie dość, że cię z bocianego gniazda ściągałem 3 dni! Co? Ile? 3 dni!
Jala, marchewki mam. Jakby to powiedzieć, wyczuwała moją energię, gdzie się teleportowałem i się teleportowałem zawsze nad przepaścią. Marchewki miałam. Dobra, wiecie, gdzie Angel mieszka? Bo gdzieś kamper tam mieszkał. O, to koło mnie Angel mieszka. Niedaleko w sumie. Ja byłam jeszcze u taty! No w końcu... No w końcu tam Dagon też mieszka. No, właśnie, Vivi, ja słyszałem, że Kaneki z tobą mieszka. Co, oni mają separację? Jakby tak powiedzieć... Wiesz co, to są bardziej nasze sprawy, dlaczego tak postanowiliśmy, także no wie. Jolo! Okej... Dobra, gdzie jest kamper? Kamper, ciulu! Obok Angela mieszka. Nie tak szybko, na te lata to już nie jestem aż taki szybki. Tam. To ja poczekam, chodź Raksie. Boże. Minął niecały rok, on się zestarzał, jakby 50 mu stuknęło. Jolo, czekaj, o, jeszcze 14 dni i będą kolejne urodziny. Idź tam. To... I weszła. Kto tam? Gdzie? Co? Do domku. Dzień dobry. Zgadła. Wow, ale tu ma zbudowane już. Kamper! Czy ty, Boże, co ty robisz w dziurze po pierwsze? Dobra, daj mu wyjść. Nie ma! Dory. Kamper, po pierwsze, czemu jesteś zbroi? Jolo wraca, nie uciekaj. Może niech Jolo tego nie lepiej nie widzi? Dobra. Dory za wejście. I odpowiem na to twoje poprzednie pytanie, czemu byłem w dziurze, to tu jest moja cukiernia, nie? I tak się składa, że przedawkowałem cukier. Weź to. Nie, Jolo, ty nie możesz! Ja widziałam to! To tyle. Nie, Jolo, ty nie możesz! No, połóż tam i... Jolo, chodź tu! Gdzie? O Boże! Nie! O Jezu! Jola! Wyłaź stąd! Wyłaź stąd! Jola! Roboty drogowe! Jolo, bo znów dostajesz zakaz na marchewki! Vivi! To będę gotować! Vivi! A ja ci dam zakaz na cukier, chcesz? Vivi, powiedz jej coś! Chcesz zakaz na cukier, Jolo? Dzień dobry! Vivi, powiedz jej coś! Bibi, ty jesteś taką nieprawdziwą, powiedz jej coś. Coś! A, jest. Dobra, Kamper, jak już tu jesteś, taki chcesz komentarz. Komentarz... Za dużo cukru. Za dużo cukru, a wam Kamper, ja z Kamperem zaserduszkuję. Dobra, takie pytanie, macie siekiery? Tak. Mam 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Umiem liczyć, widzisz? 8 mam. A ja umiem liczyć do 10. Aktualnie nie posiadam. Ale ja mam 8, ja też umiem. Dobra, wiecie co? Bo mam taki pomysł, żeby zrobić Smolaksowi wszędzie tabliczki. Tak! Ja mam strasznie dużo tabliczek w domu, mogę po nie pójść. No to pójdź, a my pójdziemy po ten, po drewno. Mati, mam pytanie w ogóle. No. Co to za typ jest? To jest Roxero, geniuszu. Aha. Tylko prawdopodobnie przez Dagona się zestarzał. Okej. Ja to się ostatnio widziałem z Dagonem. Kiedy? Creeper idzie, uwaga. Gdzie? Jednak nie mam, sorry. Kurde, potrzebujemy tego sporo. Ja mam... No, Smolas jest tak i dwa. O nie, to będzie trzeba sneaky piki zrobić. Wait, ja sobie pójdę po tabliczki. Dobra, Ogółem nie wiem, robimy mu wielobarwne tabliczki? Jakiekolwiek. A ile ty masz, Vivi, tabliczek? Bo ty miałeś sporo tego. Mam raz, dwa, trzy, cztery. 4 × 16 i plus 6, tak mniej więcej. Czyli mam jakieś, nie wiem... 60, czyli jest tak jakby tabliczek 70 tabliczek. 6, no 70 tabliczek. No to trzeba tutaj... Ja mam 34. Pościnać trochę drzewek, nie powiem. Ja mam 34. Będziecie mogli napisać cokolwiek na tych tabliczkach. Jej! Oj, tak. Można powyzywać... Nie. Jednak to administrator. Napiszemy grzeczne... dziękuję. Grzeczny jest grzeczny. Dobra, trzeba szybko to ściąć. I będzie trzeba zrobić wejście sneaky peeki do Smolaksa, jeżeli Smolaks jest na serwerze. Już zobaczę. Tak? Jest. Rejestracja.
wiem. Mate! Ale to zrobi, kiedy my... Jolo, co ty chcesz ode mnie? Gdzie jesteś? Ścinam drzewa. Gdzie? W Drzewolandii. Daleko od ciebie. Zaprowadzę cię, Jolo. Gdzie jesteś? No kurde. Są pytania, mam. Dobra, idę w świat szukać Martiego. Boże święty. Ja z tym dzieckiem to zwariuję. Ona poszła na przygodę. O, cześć Zeus. Halo. Dobra, ile macie już drewna? Stary, to 12. Ja mam... Ale w deskach. 14. Może trzeba to jakoś ładno ładnie pościnać. I dawajcie te zadonki z powrotem. Najpierw niech te liście poznikają. No właśnie. No tu liście ten, żeby nie było, że brzydko zostawiamy. Dlaczego? Dobra, taki chodźcie pod tą Javierę Campera. Przepraszam bardzo, to jest moja cukiernia. To nie Javiera. To jest moja cukiernia, to nie jest domek, ani żadna cukiernia. To jest Javiera. Joro, co to jest? Domek Campera czy... Bunkier! Tapka. O, tak, to już jest lepsze, to jest bunkier. Tak. Nora! To jest bunkier, gdzie cię przechowuje cukier. Może niech tylko się Andrzej odowie o tym, co ty robisz. No to przecież mam to widzieć. Daj mi ten cukier. A to tu jest Camper, jest Zeus, jest Vivi, jest Roxero. Jolo nie ma. Gdzie jest Jolo? Gdzie jest Wintma? Dobra, krapnik jest, krapujemy. Gdzie one dwie poszły znów? No kurde! Pójdę po nie. Dobra, robimy tabliczki z tego co mamy. A zapomniałem oddać, czekaj ta. Macie za mnie tutaj. Ja mam 3 taki tabliczek. W sensie tych tabliczkowych po 16. Jolo, gdzie jesteś? Macie? Ja więcej nie tam. Okej. Okay. Nie mam dużo. O Boże, ile ja już tego mam. O nie. Co nie? Boże. Jolo jest piratem. No nie! Chodźcie tam na ten statek. Już tam biegnę, stary, jestem od was daleko. Gdzie na statek? Aha, tam. Boże, to był fake, dać wint mnie pod opiekę, kogokolwiek. Smutne. Ale przecież Wintma dobrze się nią opiekuje, nawet dobrze się opiekowała Filip. Ej, właśnie, gdzie jest Filip? No, ty jesteś mamą! O nie! Jolo, złaź stąd! Proszę bardzo, będziesz się mnie teraz czepiać? Tak, Jolo, złaź! Ja mamą nie jestem! Idę po nią. Złaź stamtąd! Ale Jolo, nie mam. Jolo, mam cukier, chodź tu. Jolo, złaź, bo mamy tego pranka zrobić. Nie skaczcie! Jolo, cukier mam. Nie skaczcie. Skacz. No Vivi! No nie! Chodź. 10 na 10. Vivi, czego ty uczysz dzieci? Nusia, co ty robisz? Ona się umie bać. Ona poszła po cukier. Nie dawaj jej tego cukru. Patrz, dobra, idziemy do Smolaxa, chodźcie. Jak nie zauważy, to zrobimy. To Jolo, pójdziesz na przydęty. Czemu ja? Bo... Ja będę tym kamperem, dobra, będę kamperem. Co? Co? Jak kamper jest z nami, Jolo. Ja będę kamperem, cicho. Jolo będzie kampić. Jolo będzie kampić, a ja wam zaserduszkuję. Dobra, trzeba jakoś wejść do domu z Smolaxa. Nie tędy, Jolo! Jolo, to jest... Najpierw trzeba zobaczyć, nie ma w domu. Będą kłopoty. Dobra. Dobra, ja jestem obok jego domku i nie widzę, żeby on był. Dobra. Na paluszkach, żeby nikt nie widział. Idę prawie cię do domu. Ale pomału, Jolo! Ale ja mogę, ja nie mam tabliczek, ja bo nie tabliczkuję. Ja mam tabliczkę. Ej, chyba go nie ma w domu. Halo? Nie wyczuwam jego. Co nie wyczuwasz? No bo ten dom pachnie tak jak kon, więc go nie wyczuwam. Co? Nieważne! Dobra, jesteśmy tutaj. Macie tabliczki? Nie. Mam. Ja mam trochę. Tabliczkujemy? No co? No to tabliczkujemy! Thank you.
Wow. Wow, nie za dużo masz już tego? Wszystko mam od siebie. Dobra. Ej, bo Smolek do nas tu przyjdzie. Nie przyjdzie. Tabliczki są duper, super duper epickie. Ola, to mój krek. Co? Okej, to ja będę pilnować, że on nie idzie. Ja pilnuję Zeus. Okej. Ola mnie zabije za to. Ola zabije za to. Nusia, zejdź z tego dachu. Nie. Nusia? On jest na dachu. Dobra, my już się skończymy. Dobra, my też. Dobra, chodźcie szybko, chodźcie stąd. Szybko, 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 szybko. Running! Szybko, Jolo. Mati. Jolo, co ty tam robisz? Dokładnie na dachu. Jak to zejść? Jolo, uciekamy. Co? Czemu uciekamy? Na pewno? Tak, dostajesz cukier, obiecuję. No chodźcie szybko w ten domek. Nie tak. A nie tak miałeś zejść. Czekamy! Dobra, uciekamy pod mój domek, szybko! Dobra, run! O nie, zbugowałem się, dobra! Szybko, chodźcie! Dobra, kiedyś tak macie, uciekajmy! Dzięki! Dobrze, bo tak, my go w tyle. Dzięki bardzo, ale chyba prank udany, mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że Smolak się nie zdenerwuje, wiesz, Smolak. Mam nadzieję, że go tu nie będzie teraz. Wiesz, każdy cię lowa, także wiesz. No okay, nie widać go, wiesz? Wiecie, zwłaszcza Jolo cię tak bardzo lubi, wiesz, więc wiesz. Tak. Dlatego wszystko jest podpisane pod jej imieniem, nie? No, chodźcie pod mój domek, chodźcie tutaj. Na bombę! No jo, wi! O! Skaczemy! Au! Nie dadzą zakończyć. To jest golem. Nie wiem, i to dwa są. Dobra. Bombę! Co? Chodź tu! Ja pływam! Dobra, Bada! Ze mną tutaj była taka mała ekipka prankowa. Mała ekipka? Tak, mała ekipka. Ja byłem. Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, no i do następnego! Wyrzuć to! Tajo! Bryzka,